Miejsce wyrosło na centralne miejsce kultu chrześcijańskiego Kaszub, na miejsce, gdzie ma swój plac, tak, swoją rezydencję, byśmy mogli powiedzieć, tak, królowa Kaszub, swój tron. No, to ładnie brzmi, jakoś tak bardziej odpowiada to temu, w tej figurze cudownej. Ta figura była wielokrotnie weryfikowana, badana przez historyków sztuki, przez ostatni, jej taka bardzo gruntowna weryfikacja była przed koronacją przez pana profesora Lesława Szolginie. Wszędzie każdy z historyków, bo i przed wojną były takie badania czynione również i w XIX wieku, są jednoznaczne. Jest to oryginał, który istnieje tutaj od XV wieku. To jest jedno. Mimo że wiemy, że kościół dwukrotnie się całkowicie spalił. O czym również mamy ślady do dzisiaj bardzo dobrze opisane, bo o zgliszczach mowa jest w różnych księgach także. A jednak jak oni to robili, jak ci ludzie ją ratowali, no to jest coś niesamowitego. To już samo myślenie o tym to jest cudem, a jak to uczynili, to Pan Bóg jeden tylko wie i chyba Madonna Sianowska. Mówi się w księgach, że ona wśród zgliszcz pozostała nietknięta. Obrazy, czyli 1470 i 1811. To był już ten drugi raz, to już był czas zaborów. Wówczas nawet proboszcz, to była wspólna parafia Sianowsko-Strzebska w tym czasie, biedne te okolice po tych różnych zawieruchach wojennych, przecież zabory i tak dalej, to nawet nie myślał sobie, a właściwie to małe Sianowo, tutaj właściwie nie ma jak utrzymać proboszcza, zostawmy sobie to. I wtedy upomniała się, tak, poprzez sędziwą staruszkę niewidomą od urodzenia z Nowej Huty. Tak skutecznie, że proboszcz sam zachęcał, no widocznie to było upomnienie bardzo takie ważne. Tak, wieczorami przyjeżdżał, rano nad rankiem, budujmy kościółek i o, bardzo szybko powstał. Także mamy już 207 lat temu, tak, po konsekracji, 1816 rok, tego, który tutaj jest do dzisiaj. On jest taki sam jakby poprzedni, tylko że znacznie większy. Ale też szachulcowy, wszystko było na ten sam wzór, tamten spłonął, nie mamy, ale wiemy oczywiście z opisów, że był taki sam. W Strzepszczu był zresztą podobny, teraz też okazała świątynia jest tam. No i tak to właśnie z tą figurką się tu działo przepięknie, aż do teraz. Wiemy, że Kaszubi swoją pobożnością słyną i są bardzo silnie obecni na mapie religijnej naszej ojczyzny i trzeba też powiedzieć, że Sianowo nie jest jedynym miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny. Mamy ich kilka, pewnie jedno z kolejnych słynnych jest Swarzewo, ta Matka Boża, która nad samym morzem leży, prawda? Zgadza się, ja o Sianowie pisałem, ale już nawet nie mam książek, bo tak tutaj te nakłady nie są może takie oszałamiające, ale 1000 egzemplarzy, a jednak to bardzo szybko się rozeszło, trzeba zrobić dodruk. To już tak mówię w tej chwili o takich bardziej przyziemnych sprawach, ale to jest ważne, bo ludzie chcą czytać i Bogu dzięki, że chcą czytać o naszych kochanych sanktuariach i naszych mateńkach cudownych. To Swarzewo, tak, Królowa Morza, również taka rzecz się pojawiła i to sanktuarium, właściwie jeśli chodzi o czas, wieki istnienia, to jest bardzo zbliżony do kolei losu, są zgoła inne. Tam morze, prawda, tam mówi się o tych legendach, że ona tam przepływała, ale jest faktem, że ona najpierw była w Helu, to prawda, a dopiero, bo tam były perypetie również związane z protestantyzmem. Tutaj protestantyzm, reformacja tu w ogóle nie otarła. Ona... Podobnie jak w Piasecznie na Kociewiu właśnie. No, oczywiście, że te ruchy tu były, to nie jest tak, że nie było w Mirachowie, potem przecież był kościół protestancki, ale jasno jest, wszystko w księgach mamy tu, nikt nie przeszedł na protestantyzm, nikt, dokładnie, zero. Podczas różnych parafiach, nawet w Strzepczu, byli ludzie, którzy, tak, pani Swarze, przepięknie, można uśmiechnąć się, tam jest kamera, także jeśli można poprosić, no właśnie, nawet tak, tutaj nie, w Swarzewie te było znacznie bardziej pod presją protestantyzmu, bo przecież Hel był w zasadzie niemiecki, a więc tam świetnie się rozwijał. I wtedy Matka Boska powiedziała, no pewnie nie. I właśnie tutaj już legendy się nam jawią, ale faktycznie to po prostu ją przeniesiono do Swarzewa, czyli to już jest czas reformacji, więc XVI już wiek. No i tam jest, pięknie się to rozwija. Ono nam jakby tak to sanktuarium przepięknie nam się pojawiło, wręcz wybuchło jakby kultem pielgrzymkowym po odzyskaniu niepodległości, a więc 100 lat temu, bo przecież ta koronacja była następstwem również tamtych wydarzeń, wielkich wydarzeń, które tam istniały, czyli zaślubiny Polski z morzem, generał Haller, który ukłonił się tego samego dnia po zaślubinach, czy drugiego dnia, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale ukłonił się i pojechał od razu do sanktuarium w Swarzewie. To jest mało opisane, ale jest opisane, Bogu dzięki, i
powiedział takie znamienne słowa, że mamy teraz już, oczywiście nie powtórzę dokładnie tego, teraz już może otwarte nasze okno na świat, a ty będziesz strzec tego okna do Matki Boskiej. No i rzeczywiście już jako ukoronowana figura od 1937 roku strzeże nam tego okna. Dobrze nam strzeże, także ono się tam poszerzyło nawet dosyć daleko, aż tam pierwotnie chrześcijańskie były i tam pierwotnie sięgało chrześcijaństwo, potem zdominowane przez protestantyzm, ale teraz ono powraca. Tutaj, jak ksiądz zauważył, rzeczywiście ta siła wiary jest, ona jest silna. Tam tak samo w Swarzewie, wokół sanktuariów no, jest ta potęga wiary Bogu dzięki. Również o to, bo tutaj to jest kaszubskie sanktuarium. Nasza tożsamość kaszubska, w nią jest niejako wpisana religijność. To jest niezwykle istotne, dlatego ja często mówię i pokazuję, że dbając o tożsamość naszą, to od razu sięgamy do naszej głębi, do tego zadajemy sobie pytanie, kim my naprawdę jesteśmy. I w tym momencie tu nie ma wątpliwości co do tego, że my jesteśmy od na tej ziemi od wieków wraz z naszą Matką Boską. Ona nas ratowała i tak samo my też niejako jako ludzie umodlaliśmy wokół niej ją, wszystko i nasze życie, nasze rodziny. Byliśmy tutaj, cały czas trwamy przy niej i ona nas chroni. To wszystko jest, to nie jest od 5 lat, prawda? To nie jest od 10, to są wieki, to są pokolenia, to są liczby już, bo no to my możemy o tak mówić. Ja tak mówię czasami w kontekście nawet bywam w Kanadzie, gdzie również kult Matki Boskiej się rozwija. To tam można, w ogóle nie można o takich rzeczach mówić. 150 lat czy 170 lat państwowości kanadyjskiej to jest nic. A u nas to jest coś niezwykłego. I to trzeba dowartościowywać niesamowicie. O to musimy dbać, zabiegać po wsze czasy. I dlatego dzisiaj też tutaj jesteśmy na tych największych uroczystościach dorocznych, które potrwają całą oktawę. Jeszcze o tym powiemy. Na tym etapie bardzo dziękujemy. Doktor Eugeniusz Pryczkowski. Bóg zapłać w sieści gobelnych. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia i zobaczenia.
Które prowadziły poszczególne pielgrzymki piesze, które dotarły tu z bardzo wielu miejscowości, z różnych rejonów Kaszub. Widzimy, kłaniają się krzyże przed ołtarzem, na którym będzie sprawowana Najświętsza Maryja, msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Sianowskiej. Wiemy, że liturgicznie jest to uczczenie Maryi Matki Bożej z Góry Kaszub. Ten tytuł jest tytułem głównym, który gromadzi tysiące pielgrzymów tutaj w Sianowie. Widzimy teraz tablice, też miejscowości, parafii, które przybyły tu w pieszych pielgrzymkach, przybywały od dnia wczorajszego, przybywały dzisiaj od wczesnego rana. Możemy przeczytać nazwy miejscowości: Gowidlino, Prokowo, Grzybno, Linia, Brodnica Górna. Są to więc miejscowości, które podejmują trud nieraz wielu set osób, które przychodzą do Matki Bożej Sianowskiej. Widzimy sztandary różnych organizacji, parafii, wspólnot, stowarzyszeń, które też tutaj i dają znać o sobie i są znakiem tej pobożności ludu kaszubskiego, o której mówiliśmy w naszym komentarzu przed chwilą w rozmowie z panem Eugeniuszem Pryczkowskim. Pokłon, który ma miejsce, jest znakiem czci dla tego miejsca, dla samego Boga, w związku z rozpoczynającą się za chwilę uroczystą mszą świętą. Jest znakiem też kultu Najświętszej Maryi Panny. To jest czas, pora wielkiej modlitwy. Gromadzą się tutaj Kaszubi właśnie po to, aby obmodlić to, o czym słyszeliśmy też w naszej rozmowie. To, o czym nam mówili też pielgrzymi, to już zobaczą Państwo w późniejszym terminie naszym reportażu rejestrowanym w momencie, kiedy pielgrzymi tutaj docierali. Mówili o tym, że to niekiedy są oczywiście wielkie tradycje, rodzinne tradycje, podtrzymywane bardzo pieczołowicie,
a niekiedy są to tradycje, które rodzą się. Młodzi ludzie, którzy pragną też swoje życie powierzać Matce Bożej, młode rodziny, młode małżeństwa, które tutaj przybyły. Widzimy sztandary, w tej chwili kolejna grupa kłaniających się i oddających hołd ołtarzowi w tym miejscu, gdzie za chwilę będzie sprawowana msza święta. Jesteśmy więc świadkami tego wydarzenia, które też odtwarza nam głęboko zapisaną tożsamość patriotyczno-religijną ziemi kaszubskiej, ludzi tutaj żyjących i wpisujących się swoim współczesnym, aktywnym zaangażowaniem w takie wydarzenia, w takie spotkania, w takie pielgrzymki, wpisującym czy piszącym dalsze dzieje w łańcuchu historii tej ziemi. Widzimy feretrony, które też przyszły, były niesione oczywiście przez pielgrzymów, którzy tutaj przybywali z różnych parafii, przede wszystkim ziemi kaszubskiej. Tysiące wiernych, plac zapełniony po brzegi, ten deszczyk mały, takie na razie kropelki deszczu, które pojawiły się przed mszą świętą, to ustąpiły, jak Państwo widzą, parasole zniknęły i mamy nadzieję, że tak to pozostanie. Jakieś zapowiedzi mówią, że po 14 może tu spaść deszcz. Jest owszem parno, jest ciepło, jak w całej Polsce dzisiaj, a pewnie tu szczególnie tą modlitwą wielu pielgrzymów jeszcze ta atmosfera coraz bardziej gorąca. Z daleka słyszymy orkiestrę, która towarzyszy już koncelebrującym kapłanom i księdzu biskupowi, głównemu celebransowi, księdzu biskupowi Ryszardowi Kasynie. Za chwilę będziemy mogli... Widzimy też kustosza sanktuarium, księdza kanonika Eugeniusza Grzędzickiego. Już idą te feretrony. Niektóre były niesione w pielgrzymkach także pieszych. Z niektórymi młodymi, którzy nieśli te feretrony, rozmawialiśmy. To znajdzie się w reportażu, który przedstawimy Państwu później. Tu w tym momencie więc skupia się i są to obrazy, myślę o przekazie naszym transmisji wideo i obrazach, które właśnie widzimy. Taki element tego pokłonu obrazów. Mamy zarejestrowane też, jak obrazy kłaniały się przed wejściem do kościoła. Każda grupa pielgrzymkowa, tak zazwyczaj jest w sanktuariach, każda grupa pielgrzymkowa przybywa, oczywiście zanim tu na mszę świętą, przybywa do kościoła, tam jest modlitwa. Tam jest króciutki, to jest sekundowy pokłon przed figurą Matki Bożej Sianowskiej, a potem muszą opuścić kościół, bo oczywiście musi być też możliwość dla wszystkich pielgrzymów, żeby chociaż tę chwilę spojrzeli w piękne oblicze Madonny z Dzieciątkiem Sanktuarium Sianowskiego Królowej Kaszub. Też można mówić Matki Pięknej Miłości, bo to sanktuarium zakochanych, tych, którzy przychodzą tu na modlitwę, kiedy są na etapie też kształtowania swojej drogi życiowej, poszukiwania współmałżonka, modlenia się w jego, za niego. To jest piękna tradycja Sianowskiego Sanktuarium, a więc młodzi ludzie są tutaj bardzo, bardzo żywo obecni. Już ostatnie obrazy, ostatnie feretrony, sztandary i za chwilę
Za chwilę już służba liturgiczna, już wchodzą ministranci, księża koncelebrujący mszę świętą. I za chwilę też dostrzeżemy kopię figury Matki Bożej Sianowskiej, która jest niesiona w ramach tej procesji. Już widzimy odrobinę głównego celebransa, księdza biskupa Ryszarda Kasynę. Właśnie, który to może niech usiądzie. Miono dzecy i młodzieżne naszej parafii witume jegły ekscelencji biskupa Ryszarda utronu matci błeści królewi kaszeb w Sjunowie. Witume słowama wiersza Brigidę Bulczyk z tomiku poezji królewy łąk i jezur. Matinkłe sjunowskie, w parpace łyzrzyny, w rosę jest łymety, z jadra łymy kłyny. Ptyści se spywieją, gloria i hosanna, kłeżdi serce dlice bije łecymy gwerena. Łepreszesz łesena, dla ledzy, co trzeba, miłota i zdrowie, i kłeżdi sztek chleba. Doce z błerdą grzechów, grzesznik też przyńc młerze, te jego barnicą przed cena bec młeżesz. Króluj te denama, łebej mi łepiekom, młedle sezanama, aż płewieci wieków.
Vasta Excelencjo, umiłowany nasz arcypastierz. Ja chcę przywitać ksiądza biskupa, miono moim, burmistrza Kartys, mieszkańców gminy Kartyze i tych wszystkich tych zebrunych na Kaszepści, Młetpusce, Matynci, Błaziś, Kapliżny. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie, móc przywitać ksiądza biskupa westrzód Kaszepści Gwelydy. Myły, które matkinka błyskę sama sobie wybrała, wobec blisko nas, we wsłuchi was za cudzinie w nasi codzinny tyćle. Witam ksiądza biskupa na ziemi baro miłowiny i baro bleści was da ekscelencji. W placy, gdzie je pociąg nasi głęboci wiarę, co roku umocniejsi pielgrzymkum i eucharystium na Kaszepści Młetpusce Matki Bóstwie Sianości. Witum wdechłewy stolece Kaszep. Betność ksiądza biskupa jest dla nas w jedno wieldzim świętem i ceźbą. My sacesima, że pod prowadnictwem wasta ekscelencji bandzema młegle brat Łydzel w młedletwie, dziękując błegły i Maryję za wszyści dobrotlewe te, które my dostyle w slidnym roku i wyprasiając nowiłaści. Mesa baroce sima, że ksiądz biskup jak co roku przejachł do nas, żeby łet prawic uroczystą suma na łet płysce. My tyś chcemy przełebiecać ksiądzu biskupowi, że będzie w jedno na nas liciec, na nasią młodletwa i nasią płemyc. To dlece ksiądzie biskupie, rzećbę, bezi łaści i łepieci Maryi we wszystkich łycinkach wybogacających nasią pelplińską diecezję. My tyś chcemy ziecec ksiądzu biskupowi dłedzich lat rzecgłe w derg dobrym zdrowiu. Jakby symbol nasi miłote, prosia ksiądza biskupa łeprzejący tych łetu kwiatów. Wialdzi bóg zapłac i wszedcikłe welnygłe. A teraz jest co dopływi naś przydnik, Jan Werowiński. Ekscelencjo, Ekscelencjo, drogi księże biskupie, jak co roku tysiące, tysiące Kaszubów w połowie lipca gromadzą się w tym sanktuarium, w którym króluje ich królowa, Matka Boska Sianowska. Tydzień temu radośnie spotkaliśmy się w Kartuzach, aby manifestować nasze przywiązanie do naszej małej ojczyzny i do wielkiej ojczyzny na Światowym Zjeździe Kaszubów. Ten rok, ekscelencjo, drogi księże biskupie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło rokiem Antoniego Abrahama. Tego, który na przełomie XIX i XX wieku wędrował po całych Kaszubach, uświadamiając Kaszubom, że jedyną szansą na ich przetrwanie, również w ich odrębności, w ich języku, w ich obyczajach, jest opowiedzenie się za Polską. I bywał również tutaj, proszę Państwa. Bywał tu, w Sianowie, i mówił, kto je Kaszebą, kto wierzy w Boga, niech głosuje na Polskę. To za sprawą takich ludzi jak on. W 1920 roku Polska mogła dokonać zaślubin z Bałtykiem. To za sprawą takich jak on wróciliśmy nad Bałtyk. Księże biskupie, chciałbym w imieniu wszystkich członków, działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale myślę, że również w imieniu wszystkich zindzonych dziś tu Kaszebów, bo dzisiaj tutaj u Matki Bożej Sianowskiej króluje również nasza rodna mowa, nasz kaszepski język. To jest takie cudowne miejsce, taki cudowny plac, gdzie dziś my wszedcie go doma po kaszepsku. I chciałbym, księże biskupie, aby dzisiaj przewodnicząc tej mszy świętej, ksiądz biskup do
tych ofiarnych darów dołączył naszą wdzięczność za to, że wciąż trwamy, że jesteśmy i że da Bóg i da Królowa Kaszub trwać będziemy. Jako Kaszubi, jako obywatele Rzeczpospolitej. Świanowsku naszą matinko, na starze stoimy kolce. Wesprowadź, że kaszebści lud, gdzie z krzisa nieba wieczny wid. Chciałbym również, aby ślad tych dzisiejszych uroczystości w Bibliotece Księdza Biskupa był taki, mianowicie wydaliśmy jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie bibliofilską wersję epopei o panu Czorlińskim, co do Pucka po Sece jechał Hieronima Jarosza Drdostiego. Niech on przebaczy waszej ekscelencji o tym dzisiejszym dniu. Wieldzie, wieldzie, Bóg zapłać. Ekscelencjo księży biskupie, zanim rozpoczniemy dzisiejszą uroczystą liturgię, po tych powitaniach, na początku wspomnimy ofiary mordu w Sianowie z 16 lipca 1941 roku. Powstańmy. Po bezprawnym napadzie Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku Niemcy zamordowali do kwietnia 1940 roku około 40 tysięcy cywilnej ludności, szczególnie z Kaszub i Kociewia, tylko dlatego, że byli patriotami polskimi. Ten mord doczekał się ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2 października, Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej z 1939 roku. W odpowiedzi na te mordy Kaszubi utworzyli 24 grudnia 1939 roku tajną organizację wojskową Gryf Kaszubski. Dzielni żołnierze Gryfa Kaszubskiego z tego terenu wpadli w zasadzkę zorganizowaną przez gestapo w Sierakowicach. Czterech aresztowano i zamknięto w obozie Stutthof. Aby zbezcześcić święte miejsce dla Kaszub, jakim jest tutejsze sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej, Królowej Kaszub, gestapo przywiozło tych czterech aresztowanych żołnierzy Gryfa tu, pod sanktuarium, tak jak w dniu dzisiejszym, 16 lipca 1941 roku, w dniu odpustu Matki Boskiej Szkaplerznej, 82 lata temu. Dokonali mordu na nich przez powieszenie, a miejscową ludność parafian uczestniczących w uroczystości mszalnej zmusili do oglądania tejże zbrodni. Za wolną Polskę i w obronie Kościoła katolickiego zginęli Antoni Naczk z Tuchlina, Jan Dąbrowski z Kamienicy Królewskiej, Franciszek Paszka z Kartuz oraz Józef Głodowski z Gowidlina. Niech żyją w pokoju wiecznym. Symboliczne kwiaty złożą teraz wojewoda pomorski, pan Dariusz Drenich oraz przedstawiciele Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia imienia Tajnej Organizacji Wojskowej Gryfa Pomorskiego.
Ekscelencjo, najdostojniejszy pasterzu Kościoła Pelplińskiego. Gromadzimy się w Sianowskim Wieczerniku na corocznej uroczystości kaszubskiego odpustu Matki Boskiej Szkaplerznej. Łączy nas troska o wspólnotę Kościoła, myśl hasła roku duszpasterskiego. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Trwając w trzyletnim cyklu myśli Synodu Kościoła, przybywamy w ten wyjątkowy dzień, aby u stóp Sianowskiej Pani uczyć się komunii Kościoła Świętego, pielgrzymującego, na jej wzór przyjąć uczestnictwo w tajemnicach zbawczych Bożego Syna, by potem odkryć i odpowiedzieć na zaproszenie do misji, do jakiej dobry Bóg nas powołuje. Sianowskie sanktuarium, matczyny dom, staje się dzisiaj dla nas miejscem, gdzie uczymy się, może w większym stopniu jak dotychczas, ewangelicznej postawy we wspólnocie Kościoła. Komunii w małżeństwach i rodzinach, by codzienną misją naszych domowych kościołów była zgoda, wzajemne zrozumienie, szacunek dla wszystkich członków rodziny. Mając w tle niedalekiej przeszłości sytuację pandemii, a obecnie przeżywając za naszą wschodnią ścianą tragizm pożogi wojennej, niosącej śmierci i zniszczenie, mamy w sercach pragnienie pokoju, który może zagwarantować jedynie Bóg. Dlatego dziś przybyliśmy w to miejsce, wybrane przez Matkę Jezusa Chrystusa już od XV wieku, by we wspólnocie modlitwy wyśpiewać pieśń chwały, uwielbienia i prośby o pokój. Nasze zatroskanie o to miejsce, swego rodzaju miejsce Bożego pokoju, wyraża się w odmalowaniu wnętrza naszego sanktuarium w ostatnim czasie, by parafianie, pielgrzymi, dobrodzieje i wszyscy ludzie dobrej woli mogli tu doświadczyć obecności Boga i Matki Pięknej Miłości. Tą uroczystą mszę świętą pod Waszym Ekscelencjo przewodnictwem rozpoczynamy wielki odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Modlą się tu Kaszubi i nie Kaszubi, różne stany i zawody, młodzi i starsi. Dzisiejszą liturgię uświetni swoim śpiewem chór parafialny Petrus et Paulus z parafii z Kamienia Krańskiego pod batutą pana Michała Leszczyńskiego, którego serdecznie witam. Pozwól, Ekscelencjo, że powitam prezbiterium Kościoła Pelplińskiego, a mianowicie księdza dziekana Piotra Krupińskiego i kapłanów naszego dekanatu kartuskiego. Witam wszystkich kapłanów, którzy odpowiedzieli swoją obecnością na moje zaproszenie, a więc prałatów, kanoników, proboszczów, wikariuszy, diakonów, jednego z naszego seminarium oraz brata diakona z Wejherowa. Kleryków, witam nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, całą służbę liturgiczną i orkiestrę pana Eugeniusza Schuttenberga z naszym organistą, panem Mateuszem na czele. Witam przedstawicieli bożogrobców wraz z księdzem Wincentem Pitlikiem. Niemniej serdecznie witam przedstawicieli władz świeckich, samorządowych w osobach pana
doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Karczewskiego, pana ministra Marcina Horały, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pana wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, pana senatora Stanisława Lamczyka, pana Romana Dąbka, prezesa Stowarzyszenia Gryf Pomorski, pana Piotra Leik, członka zarządu powiatu kartuskiego, pana Jana Wyrowińskiego, prezesa zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, panią wiceburmistrz Kartu Sylwię Biankowską. Witam obecnych na tej świętej Eucharystii starostów, burmistrzów, wójtów, sołtysów z naszą sianowską panią sołtys Aleksandrą Sypion na czele. Witam całe Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, przedstawicieli środków masowego przekazu katolickich i świeckich, prasy, radia i telewizji, a w sposób szczególny witam naszego diecezjalnego pielgrzyma Radio Kaszebę, Telewizję Gdańsk oraz diecezjalną rozgłośnię Radia Głos z dyrektorem księdzem prałatem Ireneuszem Smaglińskim. Witam redaktorów z Dziennika Bałtyckiego i z naszej prasy regionalnej. Wreszcie witam was, drodzy pielgrzymi, na moim ostatnim odpuście na urzędzie proboszcza i kustosza. Pokornie proszę księdza biskupa o odprawienie tej sumy odpustowej za wszystkich naszych parafian, za dobrodziejów naszego sanktuarium, wszystkich naszych zacnych gości i niestrudzonych pielgrzymów, przybyłych z różnych zakątków naszej pięknej kaszubskiej ziemi i nie tylko. Stwórzmy teraz wspólnotę modlitwy przez orędownictwo Matki Sionowskiej. I Syna, i Ducha Świętego. Amen.
miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Dziękuję za słowa powitania i pozdrowienia z ust księdza kustosza Eugeniusza, przedstawicieli wspólnoty parafialnej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, władz samorządowych i was, kochani pielgrzymi, pragnę również wszystkich serdecznie powitać. Przychodzimy tutaj nie jako goście, przychodzimy jako pielgrzymi. Przychodzimy, by się modlić, by prosić Pana Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Królowej Kaszub. Tu, przed cudowną figurą Matki Bożej Sianowskiej, prosić w naszych intencjach ojczyzny naszej, Kościoła Powszechnego, ojczyzny lokalnej, rodzin naszych w sposób szczególny, bliskich naszych, by tu na tym ołtarzu złożyć to wszystko, co jest w głębi naszych serc, by dziękować, prosić, jednoczyć się, budować wspólnotę, wspólnotę miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem. Niech to dzisiejsze nasze spotkanie nas wszystkich ubogaci. Niech Jezus Chrystus, który na tym ołtarzu daje nam siebie jako pokarm na drogi życia naszego, niech będzie przyjęty, niech będzie poprzez nasze życie zanoszony w środowiska naszego życia, codzienności, pracy, rodzin naszych. Niech każdy z nas czuje się obdarowany, obdarowany jak kiedyś Maryja, nasza patronka. Pragniemy za jej przykładem iść z Jezusem i za Jezusem w życiu naszym, w codzienności naszej, w różnych zawirowaniach życia naszego i świata dzisiejszego, który dotyka nas w różny sposób. Pragniemy modlić się wzajemnie za siebie, pragniemy prosić w tych intencjach, które są w głębi naszego naszych serc, ale również tych, które wynikają z dzisiejszego czasu w aspekcie prośby o to, aby dar życia był zawsze szanowany, by dar wspólnoty rodzinnej, wpatrując się w świętej rodzinie, w świętą rodzinę, był przez nas wszystkich pielęgnowany, byśmy, jak zostało już to wspomniane, umieli i potrafili być nosicielami pokoju w tym dzisiejszym świecie pełnym niepokoju i zagubionej miłości. Prośmy Maryję, naszą patronkę, Królową Kaszów, prośmy za cały, jak wspomniałem, Kościół Powszechny, ojczyznę naszą, za kapłanów posługujących w naszej diecezji, za diecezję naszą pelpińską, kiedyś chełmińską. Prośmy, jak już mówiłem, w intencji rodzin naszych, ludzi młodych, dzieci, młodzieży i ludzi starszych, zwłaszcza dotkniętych chorobą, cierpieniem, samotnością. W sposób szczególny pragnę również, dziękując Panu Bogu, modlić się w intencji księdza Eugeniusza Grzędzickiego, dziękując za 44 lata jego kapłańskiego życia, w tym 15 lat posługiwania w tym miejscu, w tej parafii i w tym sanktuarium, który z powodów zdrowotnych za miesiąc przekaże swój urząd proboszczowski kolejnemu swojemu następcy, który będzie nas również zapraszał w to miejsce i w ten szczególny czas, który zawsze tutaj Maryja nas gromadzi i nas jednoczy. Niech, dziękując księdze Eugeniuszowi za jego kapłański trud, za jego serce, za jego cichą, solidną i owocną pracę, ufamy, że również w miarę swoich możliwości, sił i zdrowia będzie pośród was w tym sanktuarium nadal wspomagał, uczestniczył, błogosławił, przekazywał Boże Słowo i Chrystusa obecnego w Eucharystii. Niech więc, kochani, dobry Pan Bóg przyjmie naszą modlitwę, niech przyjmie trud rolników w ramach ich pracy, niech przyjmie tych, którzy w tej chwili wypoczywają, myślę tutaj w sposób szczególny o dzieciach, o ludziach młodych, ale także tych, którzy korzystają z urlopu, aby ten czas, który Pan Bóg nam daje, był zawsze czasem owocnym, czasem dobrym, abyśmy umieli i potrafili nieustannie odnawiać nasze duchowe siły.
polećmy również tej naszej modlitwie tych, którzy tu kiedyś pielgrzymowali, a dziś w tajemnicy świętych obcowania wraz z nami się jednocząc, prosząc dla nich o dar nieba i życia wiecznego, dla nas zaś o mądrość i rozwagę, abyśmy wpatrzeni w Maryję podążali za jej synem i za jej przykładem, służyli Panu Bogu i sobie wzajemnie z miłością. A za to, co słabe, co nie jest miłością, przeprośmy teraz dobrego i miłosiernego Pana. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boże Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna. Amen. Czytani z Ksandzi proroka Zachariasza. Cersa i reduj, cyro Syjonu, byju ida i zamieszkum strzód cebie, taci je łebsund Pana. Wnęczas leczni nyrodę, przeznają sa do Pana, i bandum je gweleda, i zamieszkają między tobą, a te, płeznajesz, że pun ze stampów mnie płesły do ciebie.
tak tej pun zapaneje nad Judą, jakłe nad swoją spłytkłe wizną w zemi Swianti i wybierze sobie znowa Jeruzalem. Zamilkni, przelaci cało przed łebliczim Pana. Bełen, Justywy, ze swej głe Swianti głe myla. To jo słowo błeży. Błegły niech on zaś. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Timoteusza. Mój numilsi, moja krew mobec ju welanu na ofiara, a czas mojego ładzankowania jeju przeszły. W belnych mionkach ju westąpił, bieg mu ukończony, wiara jemu otrzymał. Na westatk jedół mnie odłożony winc sprawiedliwe te, ja ci mnie w nędzyń płedu pun, sprawiedliwi sądza. A nie leno mnie, ale wszedci ma, co umiłowele jego przyndzeni. Pospiesz sa, żeby przyndz do mnie chutkłe. Pun stanął przede mnie i mnie wspłemógł, żeby so przez mnie dokonał ogłoszenie Ewangelii i żeby wszedci nurodę to uciełe. Werwie mia pun z każdego złego dzejani i wybawi,
żeby mnie przejąć do swego niebieskiego królestwa. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. To jest słowo Boże. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na drodze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Państwie, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz wszelakich państwowych, parlamentarnych, sejmu, senatu, władz samorządowych, różnorakiego szczeblu, władz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przedstawicieli zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, służby mundurowe wszelakie,
poczty sztandarowe, osoby opiekujące się feretronami, a w szczególności kochani pielgrzymi, przybywający dziś i nie tylko dziś do Pani naszej Sianowskiej, Królowej Kaszub, jak i też łączący się z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu. Kochani, od lat co roku, jako wierni czciciele Maryi, spotykamy się u stóp naszej Matki Pani Sianowskiej, Królowej Kaszub, tu w jej sanktuarium. Spotykamy się ze swoją Matką. Spotykamy się i przypominamy sobie, że jesteśmy Jezusową rodziną. Spotykamy się, albowiem jest to miejsce święte, miejsce spotkania, miejsce naszego rodzinnego wzrastania. I pragniemy jako lud kaszubski i wspólnota diecezjalna w tym niełatwym czasie naszych ziemskich, wielorakich zmagań, także zmagań o sens naszego ziemskiego pielgrzymowania, zmagań o kształt i Europy, i Polski, rodzin naszych, prosić Jezusową i naszą Matkę, Panią Sianowską, Królową Kaszub, prosić o opiekę, prosić o wsparcie, prosić, by okryła nas szkaplerzem jak tarczą, by otuliła swym matczynym ciepłem, byśmy przez nią przygarnięci umieli i potrafili po prostu żyć jak ona. Mamy świadomość, że rodzina spotyka się i najczęściej jest obecna w domu matki, szczególnie w domu matki. Nawet wtedy, kiedy członkowie tej rodziny są rozproszeni, czy też podzieleni, czy też oddaleni. Matka bowiem zawsze i wszędzie każdego z nas przyjmie, znajdzie dla nas czas, wysłucha nas, poradzi, ugości, obdaruje, a jeśli trzeba, otrze także i nasze łzy. Dziś, kochani, rodzina Chrystusowa z wielu miejsc, i Kaszub, i Pomorza, i nie tylko, spotyka się w Sianowie w domu Matki. Jesteśmy w tym miejscu wyjątkowym, które wybrała Maryja, by nas, swoje dzieci, swój lud zapraszać do siebie, wysłuchać, przygarnąć, wesprzeć, obdarować, otrzeć łzę, a także obdarzyć potrzebnymi łaskami za wstawiennictwem jej Syna Jezusa Chrystusa. I od niepamiętnych czasów, tu w Sianowie, tak jak w Wieczerniku, Maryja jest obecna ze swoimi uczniami, jest obecna pośród nas, swoich uczniów. Jak kiedyś w Wieczerniku oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego, tak dzisiaj wszystkim nam, współczesnym pielgrzymom, towarzyszy, wspiera, byśmy także i my doświadczyli przyjścia Ducha Świętego. Albowiem każde sanktuarium, które jest miejscem głoszenia Bożego Słowa, Bożego ziarna, które spada na naszych serca, nie wydałoby plonu, gdyby nie pomoc Ducha Świętego. Każde sanktuarium to miejsce uroczystego sprawowania Eucharystii, ale nie możemy zapomnieć, że to właśnie mocą Ducha Świętego dokonuje się owa eucharystyczna przemiana chleba w ciało Pańskie i wina w krew Pańską. W każdym sanktuarium, jak przypomniała młodzież w czasie powitania, grzesznicy odnajdują miłosierdzie w sakramencie pojednania. Ale to przecież ogień Ducha Świętego wypala to, co w nas, skruszonych grzesznikach, się dzieje i dokonuje. Wypala brud i zło grzechów naszych. Pielgrzymujemy więc dzisiaj, nie tylko dzisiaj, tu do sanktuarium, by się pomodlić, ale w szczególności, by prosić Ducha Świętego o Jego Bożą moc. Tej mocy dzisiaj szczególnie potrzebujemy. Przypomnijmy sobie, siostry i bracia, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do naszej ojczyzny, w czasie której padły te owe słynne
słowa będące apelem do Ducha Świętego, będące błaganiem, by odnowił oblicze ziemi, naszej ziemi, ojczystej ziemi. Wtedy niemal wszyscy odczytali wagę i znaczenie tej wspólnej modlitwy Polaków, choć mało kto z nas liczył wówczas na szybkie zmiany. Wydawało się, że one są nierealne, pomimo że w tamtym okresie czasów starsi pamiętają komunizm, jakby skrzypiał już coraz bardziej, sklepy świeciły pustkami, zaciągane na zachodzie długi rosły. Jakkolwiek realna zmiana wydawała się niemożliwa, a jednak stało się inaczej. I to bardzo szybko w kolejnym roku zaistniała Solidarność. Bowiem Jan Paweł II, wypowiadając owe historyczne słowa, doskonale zdawał sobie sprawę z mocy Ducha Świętego. To głęboko przemyślane wołanie o jego zstąpienie doczekało się realizacji, bo nawet jeśli późniejszy stan wojenny i cała dekada lat 80. była swoistym mrokiem, to Duch Święty rzeczywiście odmieniał oblicze naszej polskiej ziemi i naszych serc. Dziś, kochani, papieża Polaka już z nami fizycznie nie ma. Towarzyszy nam w tajemnicy świętych obcowania. Wielu jednak z nas widzi, jak bardzo go nam brakuje. Ale brakuje jeszcze czegoś innego. Brakuje normalności. Życie dla wielu z nas to ciągły strach. Strach przed kruszącą się na naszych oczach cywilizacją, którą określał Jan Paweł II jako cywilizację miłości. Stąd często wielka frustracja i zarazem obawa, czy nasze dzieci i wnuki dadzą sobie radę w ramach życia w tym dzisiejszym świecie i często ogarniętym, patrząc na to, co się dzieje, przysłowiowo ludzką głupotą. Czyż i więc dziś nie powinniśmy wznosić do Boga prośby o odnowę oblicza naszej ziemi i naszych serc? Brakuje nam papieża Polaka, ale może to zrobić przecież każdy z nas. Może nie w tej formie, jak on to uczynił, ale każdy z nas może prosić Ducha Świętego, aby zstąpił na serca nasze, na życie nasze, na rodziny nasze, na to wszystko, co jest nam drogie w życiu naszym i pielgrzymowaniu. Dlatego, kochani, tu jesteśmy. Potrzebujemy bowiem ufności, takiej, jaką miał Jan Paweł II i jaką miała nasza Matka Maryja Królowa Kaszub, i świadomości, że Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, jest szczególnym umocnieniem dla każdego chrześcijanina. On tłumaczy to, co niewytłumaczalne. Wzmacnia nas, łączy nas z Bogiem w Trójcy Świętej jedyny. Bez Niego nasze ludzkie decyzje są tylko bardzo ułomne i słabe. Duch Święty jest od początku dziejów Kościoła obecny pośród nas. A więc jest obecny także i dzisiaj, tu w tej wspólnocie, którą pragniemy tworzyć. Dzisiaj tu w Sianowie, ciesząc się waszą obecnością, liczną obecnością, kochani pielgrzymi, ufam, że zostaliście wezwani z inspiracji Ducha Świętego. Raduję się także, że mogę dołączyć do tego grona mych braci i sióstr, którzy tu w różnym czasie i o różnej porze przybywają, aby oddać cześć Maryi Królowej Kaszub, by modlić się razem z wami w intencji, jak wspomniałem na początku, i Kościoła, i Ojczyzny naszej, diecezji naszej pelpińskiej, kiedyś chełmińskiej. Jakby nie patrzeć, 780 lat mija w tym roku od jej ustanowienia, kapłanów w niej posługujących, a szczególnie prosząc wszystkich w intencji życia i w intencji naszych rodzin.
małżonków, dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Tu bowiem, kochani, jeszcze raz powrócę do pierwszej myśli, czujemy się wszyscy jak w domu. A w domu panuje atmosfera miłości, nawet jeśli mamy czasami różne zdania i różne opinie. W domu człowiek otwiera swoje serce. W domu wpatruje się tych, którzy są przewodnikami tegoż domu. My szczególnie wpatrujemy się w Maryję i jej Syna, ale także i świętego Józefa. A bowiem pragniemy doświadczyć i pragniemy uczyć się od nich miłości, życzliwości, wspólnoty serc, dobra, pracy, która zapewnia środki do życia, codzienności, której wyraża się piękno ludzkiego trwania. Bowiem życie jest najpiękniejszym darem Pana Boga. Trzeba mieć tego w sobie zawsze nieustannie świadomość. Nie tylko to życie ziemskie, szczególne życie, ale to życie, które daje nam, ofiarowuje i do którego zaprasza nas Jezus Chrystus. Życie wieczne. Przychodzimy więc, by to życie było w nas nieustannie podtrzymywane i pielęgnowane. Przychodzimy w imię życia i przychodzimy, jak już mówiłem, w imię rodziny. Jesteśmy bowiem świadomi wartości rodziny. Wiemy również, że to życie trzeba chronić. Trzeba je otaczać opieką, trzeba stwarzać warunki właściwe do jego rozwoju i czuwać nad jego drogą, która wjedzie w ramach naszego ziemskiego pielgrzymowania od chwili poczęcia aż do naszej śmierci, do naszego przejścia do nieba. Tak było, kochani, również w życiu świętej rodziny, która chroniła Jezusa między innymi od okrucieństwa Heroda. Wprawdzie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Mateuszowej Jezus nie mówi nam wprost o wartości życia i rodziny. Więcej, zachowanie Chrystusa na wiadomość, że matka i bracia chcą z nim mówić, może się nawet wydawać co niektórym jakby lekceważeniem rodziny. Tymczasem owe Jezusowe słowa, kto wypełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Słowa, które otwierają każdemu drogę do tej niezwykłej bliskości i zażyłości z Jezusem, które tworzą i budują Chrystusową rodzinę. I każdy z nas może i powinien być bliski Jezusowi jak jego matka. A jest bliski, jeśli będzie tak jak ona wypełniał wolę Ojca. Jeśli będzie tę wolę przyjmował tak jak ona w formie fiat, niech mi się stanie. Ona przyjęła od samego początku, od chwili zwiastowania Boże Słowa, temuż Słowu Bożemu wierzyła, była Bogu posłuszna. To Słowo zachowywała i rozważała w sercu swoim i życiem je wypełniała. Stawała się w ten sposób jakby pierwszą uczennicą swojego Syna. Pierwszą, do której On zdawał się mówić, pójdź za mną, wcześniej niż to wypowiedział do swoich apostołów. Chrystus, kochani, w dzisiejszej Ewangelii wydobywa jakby bogactwo relacji łączącej Go z Matką. Ukazuje nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim ukazuje więzy wiary. Wiary, która wyraża się w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Ta więź wiary nas tutaj dzisiaj zgromadziła. Więź wiary, która buduje może nawet głębsze relacje niż macierzyństwo. Bowiem ta więź wiary uczyniła Maryję nie tylko matką Jezusa, ale Jego pilną uczennicą i naśladowczynią. Będąc matką, staje się uczennicą swego Syna. Zrodziła Go światu, nosząc pod sercem, a teraz, gdy Jezus, można powiedzieć, jest w sprawach swego Ojca, Maryja nosi w swym sercu Jego słowa. Kocha Go miłością Matki, ale w wierze uznaje Jego autorytet jako tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Podziela bowiem te wartości duchowe, które głosi jej Syn. Tak więc Maryja znalazła się jako jedna z pierwszych wśród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują. Jednak zauważmy, nie było zapewne jej łatwo.
już w Betlejem doświadczyła, że wypełnienie woli Bożej nie jest łatwe. W tamtej chwili, patrząc po ludzki, mogłoby się wydawać, jakby Bóg o niej zapomniał i ją opuścił. Kiedy Jezus rodzi się w opuszczeniu, z daleka od wspólnoty, od ludzi, w stajni czy przysłowiowej grocie. Kochani, być może wiele innych osób, które znalazłoby się w podobnej sytuacji, zwątpiłoby Bożą dobroć i straciło, można powiedzieć, tego pozytywnego ducha. Poczułoby się opuszczonymi i zdradzonymi. Maryja nie traci ducha. Maryja nie zniechęca się i nie narzeka. Nie rezygnuje, ale przyjmuje wydarzenia w kształcie, który został dopuszczony przez Pana Boga. Jej spojrzenie ogarniające tę rzeczywistość jest spojrzeniem dojrzałym, pełnym ufności, jak wiara starotestamentalnego Abrahama i Mojżesza. Wiara Maryi jest tak wielka, że nawet owe niesprzyjające okoliczności, późniejszy cień krzyża, nie potrafią tej wiary zachwiać. Ona należy do tych, którzy całą nadzieję pokładają w Panu Bogu. Spokojni, że On nie zawiedzie, że zawsze dotrzymuje słowa, że zawsze towarzyszy nawet wtedy, kiedy po ludzku zdaje się jakby ginąć z horyzontu, czy też doświadcza nas poprzez rzeczy trudne. Kochani, to również ważna wskazówka duchowa dla naszego chrześcijańskiego życia. Uczmy się od Maryi tej mądrości polegającej na umiejętności przyjmowania życia takim, jakim jest. Czasami z jego ograniczeniami, czasami z niedoskonałością, czasami z cierpieniem. Wiele osób niestety jakby trochę infantylnie patrzy na swoje życie, czy też na otrzymany dar wiary. Niektórym wydaje się, że jeśli Bóg powołał ich do życia, do zbawienia, jeśli ofiarował jakieś może specyficzne powołanie, to będzie ich trzymał pod przysłowiowym kloszem swej boskiej opatrzności, że pousuwa wszelkie przeszkody, że uczyni życia przysłowiową sielankę przyjemną, wesołą, satysfakcjonującą. Sprawi, że będą łatwo zrozumieni, akceptowani czy też podziwiani. Tymczasem, kochani, mamy tego świadomość, że życie ma swoje ograniczenia, że realizacja powołania każdego z nas napotyka zawsze na różne mniejsze czy większe trudności i przeszkody. Nie można się przysłowiowo uśmiechać i weselić przez całe swoje życie. Nie można bawić się życiem. Wiele jest różnych trudności w życiu każdego z nas. Dlatego zwracamy się do Pana Boga i prosimy. Prosimy, by Jemu zaufać do końca. Czynimy to za pośrednictwem naszej Pani Sianowskiej. Jak Maryja pragniemy przyjmować ze spokojem nasze codzienne trudy życia z jego ograniczeniami i troskami. Nie dziwmy się, że za szczęście, ludzkie szczęście, trzeba nam niekiedy zapłacić sobą. Tym bardziej, kiedy myślimy o szczęściu w aspekcie nieba i życia wiecznego. Prośmy Pana Boga, aby te różne trudy, niepowodzenia, niekiedy i porażki nie powalały nas na ziemię i nie osłabiały wiary w Bożą opatrzność. Prośmy Boga zawsze o odwagę akceptowania życia, nawet gdy nie jest satysfakcjonujące i niekiedy przynosi różne cierpienia. Kochani, tak było, pozwolę sobie tutaj przywołać rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów, zamieszkałej na początku XX wieku w Markowej na Podkarpaciu, którzy swoje małżeństwo traktowali jako wspólnotę ludzi darzących się zaufaniem, miłością oraz dążeniem do świętości poprzez wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Cieszyli się 7 dzieci. Józef jako głowa rodziny troskę o najbliższych łączył z ciężką pracą na roli.
Był jednak przy tym otwarty na rozwój i zdobywanie wiedzy. Mimo trudu, jaki wkładał w prowadzenie gospodarstwa, potrafił znaleźć czas, aby oddawać się pasji fotografii, pszczelarstwu, hodowli jedwabników, introligatorstwu i sadownictwo. Było to plus minus 100 lat temu. Sam skonstruował aparat fotograficzny i wiatrak, który służył do wytwarzania energii elektrycznej. Wiktoria zaś, jego małżonka, była wzorową, kochającą żoną i matką, dbającą o dobre i katolickie wychowanie dzieci. Pochodziła z domu, gdzie kierowano się zasadą, że żaden człowiek proszący o pomoc nie może zostać odprawiony. Zawsze była oparciem dla swojego męża w chwilach próby, gdy przyszło im podjąć decyzję o przyjęciu pod swój dach zagrożonych śmiercią Żydów, dała świadectwo swojej miłości do innych, przyjmując do domu 3 żydowskie rodziny. Starała się wprowadzać życzliwą i przyjazną atmosferę w domu, podkreślając, że rodzina powinna opierać się na wzajemnym szacunku, życzliwości i oddaniu. Ich pełna, kochani, ofiarności postawa miała swój tragiczny finał w marcu 1944 roku, kiedy to do ich domu wtargnęli niemieccy naziści, którzy w okrutny sposób najpierw rozstrzelali ukrywanych Żydów, a następnie na oczach dzieci zamordowali ich rodziców, Józefa i Wiktorię, będącą w ciąży, a następnie zabito pozostałych 6 dzieci. Kochani, 10 września tegoż roku będzie miała miejsce w Markowej beatyfikacja tejże rodziny Ulmów. Będzie to beatyfikacja bez precedensu w historii Kościoła, ponieważ cała rodzina, rodzice z 7 dzieci, zostanie wyniesione na ołtarze. W tym po raz pierwszy zostanie beatyfikowane dziecko jeszcze nienarodzone w łonie swej matki. I heroiczna postawa jest świadectwem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. My zaś, wpatrując się w przykład tej niezwykłej rodziny, która osiągnęła świętość w zwyczajnych okolicznościach życia, starajmy się, aby owa rodzina była także i dla nas inspiracją, dla naszych małżeństw i rodzin. Józef i Wiktoria Ulmowie ukazują nam piękno i wartość małżeństwa opartego na Bogu, gdzie Boża łaska jest fundamentem wszystkiego. Ich miłość realizowana w codzienności może również i nas motywować z jednej strony do otwartości do życia, do wzięcia odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia, a ich heroiczna postawa miłości wobec bliźnich powinna pobudzać nas do życia nie tyle dla własnej, jak to czasami się dzisiaj widzi i dostrzega, wygody czy chęci posiadania, ale do życia będącego darem z siebie dla innych. O czym również, kochani, przypomina nam w tym miejscu Maryja, nasza patronka. Jej życie stało się darem dla całej naszej ludzkości. Kochani, przyszliśmy dziś do Matki Bożej wspólnotowo i rodzinnie. Przyszliśmy w imię rodziny i dla rodziny. Przyszliśmy szukać Bożego wsparcia i wspomożenia dla spraw rodziny, dla jej drogi, dla nas, bowiem mamy tego świadomość, że przyszedł dla ojczyzny i dla rodzin naszych trudny czas. Nie będę tego rozpisywał, czy też kontynuował. Każdy z nas dostrzega, jak wygląda dzisiejszy świat, jak wiele jest ataków na życie rodzinne, na życie wspólnotowe. Różnie to dzisiaj się nazywa. Nie będę, jak już mówię, tego kontynuował. Kochani, w tych trudnych czasach musimy wszyscy podjąć trud obrony rodziny, życia, wartości. Trud, którym nasz naród był silny od pokoleń. Musimy mówić głośno nasze nie temu wszystkiemu, co polską rodzinę deprecjonuje, obraża i poniża. Mówimy to również i dzisiaj tu, z tego sanktuarium Królowej Kaszub.
z miejsca jej matczynej troski, miłości, wierności, także o polskie rodziny. Zbyt wiele nasz naród doświadczył, aby teraz na tkance tego narodu przeprowadzać różnorakie obyczajowe eksperymenty. Polska rodzina tych eksperymentów nie chce i nie potrzebuje. Nie chce zalewu antywartości. Ma prawo do godnego pełnienia swej misji wychowawczej, informacyjnej, także i religijnej. I dziś, i jutro. Stąd, kochani, w polityce polskiej, samorządom polskim, instytucjom życia narodu potrzebni są ludzie sumienia. Wołał o nich kiedyś Jan Paweł II w Skoczowie, wzywając do budowania wolnej Polski opartej na ładzie moralnym. To wołanie nie ustaje. Taka Polska jest wciąż zadaniem do podjęcia i do wypełnienia. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa. Pamiętajcie o tym, siostry i bracia, ludzie sumienia, otwarci, odważni, nie kłaniający się okolicznościom, zwłaszcza tu na Kaszubach. Kochani, niech nasze domy rodzinne, pomimo różnych niepokojów dzisiejszego czasu i wielu trosk, będą ostoją miłości i służby człowiekowi. A spoglądając raz jeszcze na figurę Maryi Pani Sianowskiej, prośmy ją, abyśmy zawsze jawnie i przed ludźmi pełnili wolę Boga Ojca, tak jak ona ją wypełniała. Prośmy, aby zawsze wspierała nas jako matka, abyśmy Jezusową Ewangelię i Boże przykazania miłości Boga i bliźniego nie zatracili w zawirowaniach tego świata i naszego życia. Abyśmy nie zagubili drogi prowadzącej do Wieczernika na Eucharystię i do jej Syna. By wyrosło pomimo wszystko wśród nas nowe pokolenie dobrych, nowych ludzi, otwartych, wrażliwych, ofiarnych, zdolnych do poświęceń, otwartych na powołania do życia i kapłańskiego, i małżeńskiego, zaangażowanych i w wolontariach, i wspólnoty różnorakie, szczególnie modlitewne w parafiach naszych, w duchu jedności i wspólnego dobra. Powiększajmy i umacniajmy wraz z Maryją w naszych wspólnotach i parafiach, rodzinach naszych, modlitewny, wspólnotowy łańcuch. Niech nasza, kochani, dzisiejsza modlitwa, rodzinna modlitwa, tu przy tym eucharystycznym stole i w tym szczególnym miejscu, tu w Sianowie, sprawi, by nasze rodziny, kaszubskie i wszystkie inne, z diecezji w ojczyźnie naszej, stały się jedną chrystusową rodziną, której będzie panować miłość, pokój, zgoda. Tego z całego serca wam wszystkim życzę i oto wraz z wami się modlę u stóp Pani naszej Sianowskiej. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Yeah.
pełni ufności w stawiennictwo Maryi Pani Sianowskiej, módlmy się do Boga w najpilniejszych potrzebach Kościoła, naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych osobistych. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod przewodnictwem papieża Franciszka, biskupów, w tym obecnego wśród nas biskupa Ryszarda oraz wszystkich kapłanów odważnie prowadził lud w stronę bram nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chcemy sam wedlec zaledz biednych, ucemiązionych i zgardzonych, żeby Bóg dał im łaskę sprawiedliwetę i nodzeja na lepsi witro. My was prosimy. Módlmy się o zgodę i miłość na świecie, żeby Chrystus i Pani nasza Sianowska wlewała w nasze serca łaskę pojednania i życzliwości. Ciebie prosimy. Chcemy sam modlec za naszą kasiepską tatczyzną, żeby zachłewa w jedno niewspanialsi wyrtnotę, zgodno ze słowama Jana Pawła Drydzigłe. Drodzi kasiebi, strzeż ta swojej tożsamości, pogłębiwy ta znajomość swojego języka. Ciebie my prosimy. Chcemy sam modlec za płeku i na świece, łesoblewie na Ukrainie, żeby Bóg płewstrzymał zło, a niedowinnym łefiarom dył łaskę nieba. My was prosimy. Chcemy sam modlec za wszystkich pielgrzymów, żeby ze wstawiennym synowści matinci Bóg w jedno błogosławił każdemu w belnej drodze. My was prosimy. Chcemy są modlec za wszystkich umarłych krewnych. Niech Bóg doima łaska nieba. My was prosimy. Chcemy są modlec za nas wszystkich tu zeszłych, żeby my na Ziecowi stegnieśle w jedno wdechu Maryjny płekernosce. My was prosimy. Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu, gdy przez wstawiennictwo Maryi swojej patronki zwraca się do Ciebie i udzielaj nam skutecznej pomocy w życiu doczesnym i w drodze do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Matinkę Błeziu, kasiewskie królewe, łyce przez wieci nasi ojcowie we presiele sołaści ubłega. Prosy mece, żeby zdale błogosławiła naszym familiom w swojej zemści drodze. Błogosław tyś w naszej robece i trwanim na tej ziemi. W płodzące niesemece ełedare. Chlip. Przenesiome na wełtyż chlip. Brzyd cąści robete kasiepścigłek błyra. Nen, błezi, dyr niosły przez przedstępców party z rzesieni kasiepsko-pomarścigłe w Sjunowie, jatyś symbola trwani w tradycji naszych starków, w zgładze z wiarą katolecką i miłotą do rodnej ziemi. Miód. Brzed robot letcich rąk niosły przez part w kartyzach. Symbol dobry głośmakły i trwały głodzejoni. Niech mdze zypłewie z cum, gdzie Chrystus źdaje na nas złodemku marąkoma. Brzyd. Jaci wyrósł na drzewach i krzach, w naszych łegrodach i na płelach. Szlachetny i piękny dyr błeści. Niech taci tyś mdum nasie serca w całym ziecem. Łebrys na śkle malowuny i niosły przez ledzy z Chmielna. Łebrys matci błeści z juności, co jest świadectwa wieldzigłe kuńszty i wiary kasiebów.
Kasiepści ksuści, nowe dzieła stworzone przez ledzy zwiozunych Sparta z Rzesieni Kasiepsko-Pomerścigłe w Boninie, jaci łepisywają mziecy i mudrost ledzy, co odbele łynasia zemia przed noma i jaci je bronile. Kasiepściwe siwk, które niosą na leźnice Party w Ziukłewie, na bogatu tradycja wskazy na młec, z jakum my musimy dbać łynasia jawernota, łespet kłewiz na naszych łejców. Komunikante. Chlip i łeda wnet stunum so cała i krwią Pana nasigłe Jezesa Chrystusa. Chcemy sadzelec nym chleba, żeby my samy stywele sochątny do odzeleni z insima wiarum, nydzejum i miłotum. Procesja z darami rozpoczęła liturgię eucharystyczną tej uroczystej mszy świętej Sumy Odpustowej w Sanktuarium Maryjnym Królowej Kaszub w Sianowie. Transmitujemy tę uroczystą liturgię na antenie Radia Głos, na Facebooku i YouTubie Radia Głos Sanktuarium Maryjnego ku czci Matki Bożej Szkapleżnej. Akurat 16 dzień lipca jest liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z Góry Karmel, która jest tutaj czczona w wizerunku Pani Sianowskiej, Madonny z Dzieciątkiem w Sianowie. Gromadzi ona tysiące wiernych, jak każdego roku. Widzą to też nasi widzowie, którzy śledzą naszą transmisję na Facebooku i YouTubie. Tysiące pielgrzymów, spokojnie jak każdego roku, widzimy, że jest tu ponad 20 tysięcy osób, które przybyły z Kaszub i z różnych miejscowości diecezji pelplińskiej, także sąsiedniej archidiecezji gdańskiej, ale najwięcej z terenu tu ziemi kaszubskiej, z okolic Kartu, z Kościerzyny, ze swoimi duszpasterzami w ramach pieszych pielgrzymek czy indywidualnie autokarami. Bierzemy udział w tej liturgii, która teraz jako centralny moment mszy świętej, ofiarowanie chleba i wina i przeistoczenie, składanie więc na ołtarzu trudu wiary i pracy ludu Bożego, staje się ciałem i krwią Chrystusa. Na tę liturgię ubogaca, jak słyszymy, chór z Kamienia Krajeńskiego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściśle się zespolili z dziełem odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu.
Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pewne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia.
i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana wzdłuż poszczególnych alejek. Podczas uroczystej liturgii mszy świętej odpustowej ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej, a tutaj czczonej w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, rozpoczyna się Komunia Święta, którą będą udzielać i ksiądz biskup, i kapłani, i diakoni także, i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Rozpoczyna się więc ten obrzęd bardzo osobistego zjednoczenia z Panem w Najświętszej Eucharystii, przyjmując Go pod szczególnym patronatem i opieką tutaj Matki Bożej, którą przecież Jan Paweł II tak pięknie nazwał niewiastą Eucharystii. Maryja pomaga nam i na to też w homilii zwrócił uwagę ksiądz biskup. Pomaga nam wszystkim w sposób szczególny otworzyć się na dary Ducha Świętego, te dary, z którymi Bóg przychodzi do człowieka, przychodzi do rodzin, aby je umacniać. I ta modlitwa tutaj ma swój bardzo intensywny wymiar, ponieważ uroczystości odpustowe w Sianowie to nie tylko dzień dzisiejszy. Dzisiaj to jest dzień centralny. Ta suma, którą transmitujemy, jest niewątpliwie głównym punktem dorocznego odpustu w Sianowie, ale de facto te uroczystości rozpoczęły się wczoraj, w sobotę. Wczoraj przybywali pielgrzymi pierwsi, szczególnie dzień modlitw był to ludzi chorych, cierpiących i służby zdrowia. Dzisiaj dzień centralny, jak wspomniałem, z tą sumą, ale jeszcze popołudniowe będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, msza święta z kazaniem, będzie różaniec święty, będzie apel sianowski. Poza tym każdy dzień w Sianowie ma swój szczególny punkt ciężkości, ma szczególnie swoje intencje. Jutrzejszy dzień, poniedziałek, 17 lipca, będzie dniem modlitwy rodziców i dzieci. Wtorek, 18 lipca, to dzień modlitw o piękną miłość dla zakochanych i narzeczonych. Środa, 18 lipca, to dzień pielgrzymów, którzy przybywają w ramach różnych bractw i stowarzyszeń religijnych, szczególnie rodziny żywego różańca. Kolejny dzień pielgrzymek i modlitwy w sanktuarium sianowskim, czwartek, to dzień modlitwy kapłanów, diakonów, kleryków i oczywiście o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tego dnia też przybędą ze swoją pielgrzymką po południu w czwartek 20 lipca strażacy z całego powiatu kartuskiego. Piątek 21 lipca w Sianowie jest dniem modlitwy małżonków obchodzących jubileusze małżeńskie. Sobota to dzień modlitw rolników z całego powiatu kartuskiego w godzinach przedpołudniowych. Po południu do Sianowa
przybędą kierowcy na swoją modlitwę. Dzień taki już bardziej finalizujący obchody Wielkiego Odpustu w sanktuarium w Sianowie to następna niedziela, 23 lipca, Dzień Czcicieli Matki Bożej Sianowskiej, to pielgrzymka cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorców i doroczna pielgrzymka samorządowców. Przy świętej będzie tego dnia przewodniczył o 11:30 za tydzień ksiądz biskup Arkadiusz Okroj. Taki epilog, finał, puenta tych uroczystości odpustowych w Sianowie to poniedziałek 24 lipca. To dzień modlitw za zmarłych i msza święta o godzinie 19 tego dnia jest ostatnim punktem w programie obchodów odpustu tutaj w Sianowie. Trwa komunia święta, jak widzimy, rzesze wiernych przystępują do komunii świętej, przyjmują ciało Chrystusa, jednocząc się w tej modlitwie z innymi wiernymi, a przede wszystkim samym Chrystusem za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w kości tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierzę, Jezu, dzieci Twe. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierzę, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzroki smak. Kto się mi poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się.
Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
głoszenia duszpasterskie. Dzisiaj wraz z pielgrzymami z różnych zakątków naszej pięknej kaszubskiej ziemi przeżywamy doroczny odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. W uroczystej sumie przewodniczył ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Po mszy świętej procesyjnie wrócimy do sanktuarium. Tu nastąpi pożegnanie pielgrzymów i nałożenie nowych szkaplerzy. Dzisiaj jeszcze o godzinie 18:00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, o 19:00 msza wieczorna. Serdecznie zapraszamy na godzinę 20:30 na różaniec, a po różańcu o 21:00 odprawimy apel sianowski z procesją maryjną po placu pielgrzymkowym. Proszę przynieść ze sobą świece z lampionami. Do przyszłej niedzieli trwamy w oktawie naszego wielkiego odpustu. Godziny nabożeństw codziennie są takie same. O 7:30 śpiewamy godzinki, o 8:00 msza święta z kazaniem, o 9:30 różaniec, o 10:00 msza święta z kazaniem, o 18:00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia albo zamiennie Droga Krzyżowa, o 19:00 msza z kazaniem, o 20:30 różaniec, o 21:00 apel sianowski z procesją ze świecami po placu pielgrzymkowym. Codziennie są dwie uroczyste msze święte. O godzinie 10:00 i 19:00 z kazaniem ojca Janusza. Zmieniać się będą jedynie poszczególne grupy objęte naszą modlitwą. I tak w poniedziałek zapraszamy rodziców z dziećmi po mszy świętej błogosławieństwo dzieci, niemowląt i matek w stanie błogosławionym. We wtorek zapraszamy narzeczonych i zakochanych oraz poszukujących tej drugiej połowy. W środę zapraszamy członków wszelkiego rodzaju bractw i stowarzyszeń religijnych, między innymi Różaniec Żywy, Czciciele Bożego Miłosierdzia, Trzeci Zakon świętego Franciszka, Bractwo świętego Szkaplerza i inne. Czwartek na godzinę 10:00, na godzinę 10:00 zapraszamy kapłanów, diakonów, kleryków, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, lektorów i ministrantów oraz wiernych. Przy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Arkadiusz. Natomiast o 19:00 zapraszamy strażaków z rodzinami z całego powiatu. W piątek zapraszamy małżonków obchodzących różne jubileusze. Odnowimy przyrzeczenia małżeńskie. W sobotę zapraszamy na mszę świętą o godzinie 10:00 rolników z całego powiatu, a na 19:00 kierowców i poszkodowanych w wypadkach. Po mszy świętej odprawimy obrzęd poświęcenia pojazdów. Przyszłą niedzielę zapraszamy na godzinę 9:00 członków cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorców. Prosimy, aby przedstawiciel przed mszą świętą w zakrystii zgłosił swoje przedsiębiorstwo, byśmy wiedzieli, za kogo mamy się modlić we mszy świętej. A na sumę o godzinie 11:30 zapraszamy wszystkich samorządowców. Będzie to już 14. zorganizowana pielgrzymka do Pani Sianowskiej. W sumie przewodniczyć będzie ksiądz biskup Arkadiusz. Natomiast w poniedziałek za tydzień owoce odpustowe ofiarujemy za naszych zmarłych podczas mszy świętej na cmentarzu parafialnym o godzinie 19:00. Sprzątanie kościoła w piątek od godziny 11:30. Dyżur mają rodziny Sianowskiej Huty, Jolanty Schroeder, Doroty Piernickiej i Marleny Piernickiej. Na stoliku pod chórem polecam waszą uwadze prasę katolicką, jest pielgrzym, gość niedzielny oraz kalendarz na rok 24.
Miesiąc lipiec poświęcony jest naszemu sanktuarium w cenie 10 zł. Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych zacnych gości pielgrzymów. Dziękujemy za to, że wybraliście nasze sanktuarium na dzisiejszą Eucharystię. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i zapraszamy ponownie. Na zakończenie, kochani pielgrzymi, chciałbym podziękować Panu Bogu za tę piękną pogodę, która różnie to wygląda, ale Bogu dzięki, ufając właśnie, że jest tak, jak jest, przyjmujemy ją i pragniemy, aby nie tylko poprzez pogodę, ale poprzez nasze usposobienie tworzyć klimat miłości, budować ten klimat, wyrażając naszą wdzięczność Panu Bogu za wszelkie dobro, za naszą wspólną modlitwę, za nasze zgromadzenie. Dziękuję wszystkim kapłanom, zarówno tutaj przy ołtarzu, jak i też posługującym w konfesjonałach. W sposób szczególny dziękuję księdzu Kustoszowi, księdzu kanonikowi Eugeniuszowi, jego współpracownikowi, księdzu Marcinowi, osobom konsekrowanym, władzom wszelakim, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, pocztom sztandarowym, osobom niosącym feretrony i obrazy i wam wszystkim tutaj zgromadzonym pielgrzymom, wędrującym, pielgrzymującym do Matki Bożej Sianowskiej pieszo, czy też w innej formie, za tę dzisiejszą obecność, modlitwę i wspólnotę, której tak bardzo potrzebujemy, i tę wspólnotę na modlitwę, i tę wspólnotę rodzinną, i tę wspólnotę w ojczyźnie naszej. Potrzebujemy jedności, potrzebujemy Eucharystii, Bożego pokarmu, tej naszej drodze do nieba i do życia wiecznego. Niech nasza patronka nieustannie wszystkich nas obdarza siłą, mocą, błogosławieństwem. Niech to Boże błogosławieństwo nam wszystkim towarzyszy na kolejne dni życia naszego, pielgrzymowania naszego. Ufajmy do nieba i do życia wiecznego. Wszystkim, którzy odpoczywają w ramach wakacji, życzę oddechu, jak i w ramach urlopu, rolnikom dużo sił, w ramach ich posługi i ich pracy, nam wszystkim Bożego błogosławieństwa, niech ono nam towarzyszy w życiu naszym, codzienności naszej. Pan z wami i z duchem twoim. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej uroczystość, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionej niedzieli wszystkim i szczęśliwego, dobrego, owocnego powrotu, bezpiecznego do naszych domów. Szczęść Boże wszystkim. Zakończyła się uroczysta liturgia. My jeszcze poprosimy chociaż dwóch uczestników z dzisiejszej
uroczystości. Może uda nam się, by podeszli chwilę w swoich wrażeniach, powiedzieli pielgrzymi, ci nazwijmy, którzy z trasy przybyli. No i specjalista, regionalista, pan Eugeniusz Pryczkowski już bardzo wiele nam powiedzieli, swoimi wrażeniami się podzielili. Widzimy, jak wielka to rzesza tych, którzy trwają na modlitwie i którzy z radością przybywają i przybyli też dzisiaj do sanktuarium w Sianowie. Chcemy odczuwać radość też tego czasu, który jest czasem budowania wspólnoty i czasem budowania też wewnętrznego ładu w jedności z Chrystusem i Jego Najświętszą Matką Maryją. Dzisiaj tak bardzo uczczoną, tak hojnie uczczoną obecnością tylu tysięcy pielgrzymów w Sianowie. Królowa Kaszub, matka, która od wieków, a szczególnie od dziesiątek lat, od koronacji też tej pięknej figury z Sianowskiego sanktuarium, która w kopii jest tutaj niesiona. Widzimy ją właśnie także teraz na naszych ekranach. To jest ta kopia figury Matki Bożej Sianowskiej, która oryginalnie pozostaje w kościele i pozostaje w ten sposób też znakiem obecności wśród ludu kaszubskiego. Pozostaje znakiem wiary, który jednoczy, a jednocześnie daje wyzwania, które powinniśmy sobie stawiać, i na nie zwrócił uwagę w homilii ksiądz biskup Ryszard Kasyna. Mianowicie jest to potrzeba otwarcia się na działanie Ducha Świętego, który ma być naszym przewodnikiem. Maryja w litanii loretańskiej tak ją przyzywamy, że jest przybytkiem Ducha Świętego, a więc jest to uzasadnione wołanie, a wyczulił nas na tę modlitwę do Ducha Świętego święty Jan Paweł II, o którym dzisiaj właśnie wspominał kilkakrotnie w swojej homilii ksiądz biskup Ryszard Kasyna, główny celebrans tej uroczystości. Widzimy, że formuje się procesja z feretronami, z krzyżami, z obrazami, które towarzyszyły pielgrzymom. Za chwilę w tę procesję powracającą do kościoła, do sanktuarium, włączą się, już poszły sztandary, włączy się służba liturgiczna, kapłani, którzy koncelebrowali tę mszę świętą, którzy udzielali komunii świętej, i na czele z księdzem biskupem diecezjalnym. Tak uroczyście te obchody centralne dzisiaj przebiegają, ale raz jeszcze przypomnijmy, że Sianowo zaprasza pod skrzydła Maryi w ciągu całego roku, przepraszam, całego roku, także rzecz jasna, ale w ciągu całej oktawy, całego tygodnia uroczystości odpustowych. Czcimy Maryję Królowę Kaszub w tym tytule, który jednoczy dzisiaj cały Kościół, wszystkie, wiele miejsc i wiele sanktuariów, gdzie czczona jest Matka Boża Szkaplerzna, czyli Matka Boża z Góry Karmel. Wszak Cię proszę, niech odniosę w moim smutku, w samym skutku pociechę. Wszak Cię proszę, niech odniosę w moim smutku, w samym skutku pociechę. Thank you.
Jak wspomniałem, chcemy rozmawiać chociaż moment z naszymi gośćmi. Wśród pielgrzymów znalazł się pan minister Marcin Chorała. Witam serdecznie. Panie ministrze, jakie wrażenia po takiej uroczystości w takim miejscu? Szczęść Boże, to no, przepiękna uroczystość. Ja muszę przyznać, że te odpusty na Kaszubach, bo to przecież też Kalwaria Wielewska, Kalwaria Wejherowska, we wrześniu ten główny odpust w Swarzewie. No, poza tym oczywistym wymiarem duchowym, ale to już ksiądz dyrektor jest tutaj ekspertem, a ja tylko skromnym wiernym, no ten wymiar też kulturowy, dziedzictwa kulturowego Kaszub, piękno obyczaju, stroju, języka, pieśni, no to wszystko jest niepowtarzalne. A kiedy polityk przychodzi do takiego miejsca, staje wśród zwykłych ludzi, gdzie no, pewnie myśli biegną ku czemuś innemu, a może jednak się na tym skupiają? No, przede wszystkim staram się uczestniczyć w ofierze i przy świętej, choć wszyscy jesteśmy ludźmi. No a plus oczywiście przed mszą i pod mszy, to już są takie zwykłe rozmowy, zazwyczaj niezwykle sympatyczne, niezwykle przyjemne. Często nawet ludzie podchodzą po prostu podziękować za pracę. To też jest takie, można powiedzieć, ładowanie akumulatorów. Bo i Kaszuby to jest takie miejsce, no, które ja kiedyś powiedziałem, że chciałbym, żeby w całej Polsce tak było. Bo tutaj mamy bardzo silne przywiązanie do tradycji, do tożsamości, do tych tradycyjnych wartości, wiary, rodziny. No tak mówiąc hasłowo, tutaj Jan Paweł II nie jest postacią kontrowersyjną, tak jak to niektórzy próbują powiedzieć, ale jednocześnie też mamy etos ciężkiej pracy, przedsiębiorczości, gospodarności, rozwój gospodarczy i pokazują Kaszuby, że można łączyć jedno z drugim, że nie jest tak, jak niektórzy nam wmawiają, że żeby mieć nowoczesność i rozwój, to musimy się wyrzekać naszej tożsamości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Bóg zapłaci. Dziękuję. Jeszcze poprosimy, jest pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chyba to się tak poprawnie mówi. Bardzo serdecznie witamy pan Szymon Gajda. A co pan prezes? Jakie wrażenia po tej uroczystości? Fenomenalne. No przede wszystkim jest bardzo dużo ludzi dzisiaj w Sianowie. Korzystamy z tego. Nie ukrywam, że dzisiaj korzystamy z łaski Bożej i z łaski Kościoła katolickiego, bo mamy okazję jako doradcy energetyczni spotkać się z bardzo dużą rzeszą Pomorzan, którzy tutaj przybyli. Można powiedzieć, to jest to zachwycające, bo wszyscy chwalą Boga, są radośni, szczęśliwi, no i chcą z nami rozmawiać, co nas niezwykle cieszy. A temat chyba taki bliski sercu. Wasza działalność to jest ciągle blisko człowieka i natury, a niedawno nie możemy zapomnieć o tym pięknym wydarzeniu w Gdańsku, które współorganizował pan prezes. Myślę o tym marszu i tej wielkiej akcji dla życia i rodziny. To wszystko harmonizuje. To matka rodzin też. No, staramy się być jako fundusz blisko ludzi, a ja szczególnie z tą pasją również mam dużo do czynienia. Też no, staram się działać społecznie na rzecz życia i rodziny, bo to jest moje powołanie. No, jestem ojcem przede wszystkim i dopiero później prezesem funduszu. Taka jest moja rola. A więc radość, napełniony z nowymi siłami do pracy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Poprosimy, jest pan wojewoda jeszcze. Czy możemy pana wojewodę? Jest pan wojewoda, wojewoda pomorski. Witamy serdecznie. Pan Dariusz Drelich, panie wojewodo. Pierwsze wrażenia po zakończonej liturgii w Sianowie. No myślę, że to jest taka wielka radość w sercu, bo serce rośnie, jak tutaj się spotykamy. No nie raz w roku, kilka razy w roku, ale szczególnie przy tych takich najważniejszych świętach, odpustach, to widzimy te tysiące naszych rodaków, ale też rodaków nie tylko Polaków, ale też jednocześnie i Kaszubów. I wiemy, że te wartości, które na Kaszubach są tak pielęgnowane, które pozwoliły nam przetrwać 150 lat zaborów i strzegły polskości na tych ziemiach, one są cały czas żywe, one są w naszych sercach i one są związane z wiarą w Boga i w tą wiarę taką w opiekę Najświętszej Marii Panny, naszej Królowej i tutaj w Sianowie, ale nie tylko, we wszystkich sanktuariach na terenie Pomorza. Myślę, że ta wiara jest taka żywa i to ufność i zaufanie Matce, naszej Matce, do której przychodzimy tutaj po to, żeby zawierzyć jej te wszystkie nasze troski, podziękować za to, że tu się spotykamy, że mamy tą wspólnotę, że to jest nasze. Ale też prosić o te łaski, o te wszystkie dobre pomysły, żebyśmy je mieli, żeby rozwiązywać te nasze codzienne sprawy, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli dobre zdrowie, żebyśmy mieli dobre życie, żebyśmy mogli rozwiązywać te wszystkie sprawy ku dobru wspólnemu. I myślę, że tą inspirację tutaj mamy, bo nawzajem się wspieramy
patrząc na siebie, będąc tutaj, tworząc tą wspólnotę. To jest piękne i też mam takie wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej nas i mimo tych wszystkich takich jakichś niepokojących sygnałów, szczególnie przez jakieś media dziwne wygłaszanych, że ludzie odchodzą od kościoła, że nie chodzą do komunii, że nie przychodzą do kościoła, to ja bym im radził tutaj przyjechać i zobaczyć z kamerą właśnie ten lud Boży, który tu przychodzi, który się nie mieści w sanktuarium, bo widać po tych wszystkich wzgórzach tutaj i po parkingach, że tyle osób ma tą potrzebę i chce dzisiaj tutaj być wspólnie i dziękować naszej Królowej Matce Bożej za te wszystkie łaski, które mamy i prosić o następne. A trzeba dodać, że pan wojewoda dziś miał szczególny tutaj akcent przed uroczystą mszą świętą, mianowicie składał kwiaty, upamiętając ofiary II wojny tutaj. Tak, to jest ta tragiczna nasza historia, bo wiemy, że 39 rok i to już od pierwszych godzin, od pierwszych dni, szczególnie tu na Pomorzu, no zbrodnia, te wszystkie zbrodnie w Polsce, one się rozpoczęły na Pomorzu. Tu szczególnie Niemcy chcieli się zemścić za te wszystkie lata tutaj odbudowywania polskości, ale też trwania w polskości przez zabory, że im się nie udało, że 20 rok Polska wróciła, że Kaszubi stojąc tutaj na straży i w obronie polskości przetrwali i wiedzieli, że jedyny sposób to jest terror, to jest zabójstwa, to są morderstwa i czynili to od pierwszych dni. I tutaj też Sianowo ma to świadectwo i ludzi, którzy tutaj zostali właśnie zamordowani w wyjątkowo okrutny sposób po to, żeby innym dać takie ostrzeżenie. Ale Kaszubi nie posłuchali. Kaszubi walczyli do ostatnich dni o wolną Polskę, o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, później o wyzwolenie spod okupacji sowieckiej. Dzisiaj Kaszuby są wolne, Kaszuby są w Polsce. Myślę, że to jest taka wielka radość, a ci ludzie, którzy zginęli właśnie za naszą wolność, za Kaszuby, za Polskę. Musimy o nich pamiętać, musimy pielęgnować ich pamięć, musimy uczyć nasze dzieci tej historii, tej strasznej historii, ale jest wojna i wiemy, jakie to jest ważne, bo wojna jest na naszym progu, u naszych granic, jest na Ukrainie. Tam to się dzieje, to się działo też i u nas w 39 roku i później, więc myślę, że to jest też taki ważny czas, żebyśmy przy takich możliwościach, jak te nasze wspólne święta, przypominali o bohaterach, którym zawdzięczamy naszą Polskę, naszą wolność, naszą suwerenność i możliwość wyznawania naszej wiary. Pięknie, dziękuję. Ostatni gość Radia Głos dzisiaj tu w Sianowie, wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Na tym kończymy transmisję z Sianowa. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Z Panem Bogiem.